Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Deus Ex Rozłam Ludzkości. W ostatnim odcinku udało nam się przedostać tutaj do tego miejsca. To jest dokładnie, już wam mówię. Jesteśmy dalej na stacji, ale mamy się przedostać na drugi poziom. Tylko że od tej strony tutaj. Musimy uzyskać właśnie dostęp do windy. Kurde. Ajajaj. Zrypałem. Dobra. Jeszcze raz. Szybki zapis. Zrypałem to troszeczkę, bo pomyliłem przyciski. Dobra. Kurde. Co jest? Serio? Obudził go? Ole, Ender. To nie, inaczej trzeba zrobić. Wczytaj. Szybki zapis. Jeszcze raz, trzeba to inaczej. Od innej strony trzeba podejść tam do nich. Dobra. Muszę zaczekać na tą, co jest na górze. O. Okej. Dobra, dostałam. No i tamtej nie powinni znaleźć. Teoretycznie. Dobra. Ole, blisko. Ale blisko byłem kolesia. Teraz pytanie. Czy to wytrzymam? Dobra, spróbujemy. No, wytrzymałem. Myślałem, że mnie to bardziej pokiereszuje, ale jednak się myliłem. Dobra.
Ona. Kurde, myślałem, że... Aj... Kurde, jak ja wtedy widziałem tego kolesia? Cholera, pobiegłem. Zapiszę sobie grę, bo... Oj, właśnie. No i dobrze. I dobrze, że zapisałem. Nic więcej nie mam. Kurczę, nie, tu nie chcę. Muszę się przez górę dostać, ale kurczę, jak to zrobić? Ona tu śpi. Co to jest? Omni klucz. O kurde, trochę tego mam. Omni klucz widocznie na dwa miejsca potrzebuje. Co by to wywalić? EMP do strzelby. Wyrzuć. O, u 8, 1, 2. Enter.
I tak nie rozwiązuje moich wszystkich. O! Łoho, blisko było. No nie, teraz wieżyczka. To jest dobre. Przy kolesiu przeładowuje broń. Nic nie słyszy. O, blisko. A już mnie widział. Mamy kod do magazynu. E-book. Kantyna. No dobra, ale dalej to nie rozwiązało problemu tego działka. Bezwodnimy. Dobranoc. Okej, śpi. Połóż się. Marek. P.O.Z. A, zdrukowanych. P.O.Z. Y45. Enter. PC Victoria. Hasło. Dobra, kolejne. STRMSRG. Dobra. Tsunami, zaszyfrowana aktualizacja. Dobra. A se przyniosę wieży. Cholera. Za daleko ją przyniosłem i się skapnęła, że jest przenoszona. Dobra, jeszcze raz. Aha. Ona ciało znalazła, a nie skapnęła się, że jest przenoszona. Dobra. Tu może być. Nie będzie nikomu przeszkadzać.
Ja sobie jeszcze przejdę i popatrzę za... 2, 5, 4, 4. Amunicja do strzelby. Tylko tyle? Dobra, idziemy dalej. 6, 8, 8, 9. Tą amunicję Pepanz do karabinu bojowego to mi się przyda. Połącz, nie ma z czym połączyć. Wróć i wyrzućmy to. O co tu chodzi? Aha! Czyli Omni klucz otwiera drzwi. Poczekaj, to jedną rzecz muszę... Aha, i Omni klucz się zużywa. Nie, to wiecie co? Zróbmy to inaczej. Czemu... A czemu ja włączyłem kamerkę? Aha, bo ja wpisywałem kod. No tak. Dobra, jeszcze raz chwyćmy wieżyczkę. Okej. Mógłbym nią rzucić, ale nie chce mi się. Dobra, to zrobimy tak. 2, 5, 4, 4. Okej. No, tu było. 6, 8, 8, 9. I to trzeba wywalić, wyrzuć. O kurde. Dobra. To jest jedynka, poziom bezpieczeństwa to tam. O, pistolet do bezwładniający. No tego to mi brakuje. Tylko teraz co tu wywalić? A żeby móc mieć ten pistolet do bezwładniający. A, tu mam właśnie do pistoletu bezwładniającego. To jeszcze trzeba wyrzucić. W sumie już chyba może... kurczę.
To jest drogie. To minę modułową wyrzucę. Kurde, to mogę wyrzucić w sumie, no bo nie mam granatnika, także dobra. Okej, i mamy dwie bronie usypiające. Kurde, teraz karabin snajperski jeszcze. No to nie, to wylatuje strzelba, bo ja nie chcę ten... Tak strzelbą nie strzelam praktycznie, to... Tylko amunicja jeszcze do strzelby. Wyrzuć. Kurde, nie chcę wejść. Kurczę, co by to jeszcze zrzucić? Dobra. Okej. Dobra, chodźmy już do tej windy. Chicane, I'm moving in on Rucker's position. You got those coordinates yet? I'll transmit them as soon as I've finished my coffee. Don't leave me hanging, Chicane. Worry about getting our man. Be careful. He's dangerous. We'll see. No jest, rozkręć. Czy te strzelby mogłem w sumie rozkręcić? Zapiszę się, bo nie wiadomo co tam. I'm a nom. I'm sure you'll understand if I don't take your word for it. You're clearly very skilled. I want to thank you for holding yourself in check on the way in. My friends only want to protect me, but there's been too much bloodshed. You don't seem surprised to see me. I'm not. After the train station attacks, I knew it was only a matter of time before they sent someone. Please, sit. This isn't a social call, Rucker. I'm here to take you in. Our mandate is to fight for the rights of the augmented. Communicate our message, offer assistance. The Ark is a non-violent organization. All right, then this should be easy. Come with me, answer our questions, and we'll have you back here in plenty of time to film your next sermon. I'm not a fool. If I surrender now, I'm never coming back. Once you have me, you intend to make me disappear. But I will not make Solzhenitsyn's mistake. My people and I will resist you. I thought you were a pacifist. I am. But I'm more than a leader. I
am a symbol. That is why you wish to erase me. If martyrdom is the only way to remain a symbol, then even my death is preferable to my evaporation. If I have to bring you in by force, I will. And your people will try to stop me. And neither of us wants anyone to get hurt, so come along peacefully. You have my word. I will do everything I can to see that you are treated fairly. You cannot speak to me of peace or fairness. Not when your masters hide in the shadows, manipulating, controlling, murdering without the courage to proclaim their convictions in front of the rest of the world. Come off it, Rucker. You've been preaching pacifism for years from your ivory tower. Now all of a sudden your convictions are really being tested, and you're tossing them away. No, that's... Let me explain. The augmented peoples of the world have been stripped of their power. There are so few advocates remaining. The cause needs people like me to stem the tide of hatred before all humanity drowns in it. You're lecturing me about the state of Augrites? I get the same looks, I go through the same checkpoints. And things are getting worse, so your plan obviously isn't working. I know, and it tears at me. I have been trying desperately to think of a better way, but so far, nothing. This is a very precarious time for the movement. These attacks are making everything worse for us. My leadership position within Ark is being threatened, and I suspect the two might even be connected. Please, go back to your people. Tell them to give me 48 hours, so I can attempt to resolve the internal conflict. If the terrorism is causing you internal problems, demonstrate your strength of character. To Ark and to everyone else, by surrendering willingly. Stand by your convictions, and you'll turn people to your side. With the Cabal in the shadows, the ones pulling your strings, and those of many others, they will never take my side. Can you understand this? If you were to take me from here, you would be responsible for more than my death. You would be responsible for my effacement. The ruination of the Augmented Rights Coalition, and the perversion of everything it stands for. You need to take your blinders off, Rucker. You want the world to see Augs as individuals and pacifists, but what'll it take before you realize I'm an Aug too? If they want you dead, they'll have to go through me. God. You're right. Forgive me. I must trust you to help me. If I do not, I will have turned. To jest podejrzane, bo tak za szybko się zgodził. Before we leave together, there is something I must show you. I suspect there is a power struggle brewing within our organization. Some people inside Ark are less committed to our ideals. Are you trying to tell me you know who's responsible for the bombings? I have only suspicions, and until recently, not even that. The evidence I have begun collecting is meager, but I give it to you. No właśnie, i zaraz zostaniemy. This is the key card for the security door. The evidence is inside. Why give it to me? No właśnie. Why not keep it, present it at your interrogation? Because if my suspicions are correct, and I am seen leaving here with you, willingly, I may not survive to present my evidence. Somewhere down there, hiding in plain sight, is your real terrorist. I was trying, secretly, to find out who is responsible. Oho. No to jedziemy teraz z koksem.
Dobra, czas się przygotować. Chicane, Rucker is dead. Come again. I'll fill you in when I see you, which is where exactly? There's some greenhouses near your position. Below them is a clearing. That's where I'll be. Chicane out. Dobra, zapiszę się, bo nie wiem, co, czy czasem nie... Dobra. No dobra, można wyjść normalnie. Co? You're picking that up? Copy. Nothing here either. A, powiem szczerze, ten pistolet obezwładniający to... Chodź tu. Chodź, chodź. Dobra, dobranoc. Ach, dostałem. Nie, za dużo ich tam jest. Holender. Nie wiem zbytnio, jak tam tych dwóch zabić. Kurde. Serio, od początku? Uff.
our protestations, despite our dedication to the peaceful advancement of our cause. Dobra. Despite the fact that some of our own were killed in the attack at Rizik Station. Talking about that bitch Eliza Cassell. Serio, nie trafiłem go? Ajajaj. Szkurde blade. Że ja nie trafiłem tego kolesia, to jest to. O, omni klucz, tu mogę go użyć. Przynajmniej będzie dobrze spożytkowany. O, no i praktycy się przydadzą na pewno. Jeden bo jeden, ale zawsze jest. Znowu nie trafiłem w kolesia. Kurde no. Dobra, wiecie co? My chyba zrobimy inaczej. W tym miejscu zakończę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie fanpage, zostawiacie łapki pod filmikami. No cóż, widzicie, że ta gra, jeśli się chce zrobić to na cicho, do łatwych nie należy. No ale ja się nie poddaję i chcę zrobić ją jak najmożliwiej bezkrwawo. Czy mi się to uda? Zobaczycie już w kolejnych odcinkach, na które was zapraszam. To wszystko na dziś. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, na razie i cześć.